Tym razem niepodległość i kultura. Nie byłoby polskiej niepodległości bez kultury. Jestem o tym całkowicie przekonana, tak jak i nie ma kultury bez wolności. I o tym też będę rozmawiać z moimi gośćmi. Iloną Łebkowską witam bardzo serdecznie, scenarzystką, Piotrem Rybsonem, dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie, jednocześnie kuratorem wystawy Krzycząc Polska, która wzbudziła duże emocje. I z panem Krzysztofem Pieczyńskim, aktorem. Ostatnio wspaniała rola w filmie Krew Boga Bartka Konopki i wiele innych oczywiście, ale tę ostatnią wymieniam. Zacznijmy od tego, co gorące, bo oczywiście ostatnio kultura bardzo przecina się z polityką, a właściwie politycy przecinają się z kulturą i bardzo by chcieli zabierać głos, a wręcz ingerować. Tomasz Siemoniak napisał na Twitterze, kiedy otwarto wystawę w Muzeum Narodowym raptem parę dni temu, która obrazuje drogę Polski do niepodległości, no, że zwrócił uwagę na jedno zdjęcie tylko i wyłącznie, czyli Piotra Ukrańskiego, instalację właściwie ogromną, która pokazuje marsz narodowców w całej krasie, prawda, w całej urodzie estetycznej tego wydarzenia. Pan bardzo szybko zareagował, bo też jak się okazało, polityk nie widział tej wystawy, a jednak uznał, że to jest rodzaj jakiegoś ukłonu w kierunku władz Ministerstwa Kultury. Jak było z tą wystawą? Po co ten Ukrański tam? No, Ukrański to jest artysta, który się mocuje z polskością i reprezentacją polskości od 20 chyba lat. To nie jest taka praca, którą sobie wymyślił, ani to nie jest jakiś mój pochopny pomysł, żeby akurat jego zapraszać do udziału w tej wystawie. To był wybór dość oczywisty i ja nie wiem, co miał w głowie pan Siemoniak. No, pewnie wystawy nie widział, a tak naprawdę nie tyle mu chodziło o Ukrańskiego, czy o moją wystawę, czy o Muzeum Narodowe, tylko chodziło mu o tym, żeby przyłożyć prezydentowi Dudzie i ministrowi Glińskiemu, no jak to między politykami bywa, pod których łapią za byle sztachetę, którą im wpadnie w rękę, akurat nadarzył się Ukrański. Ale ta praca jest moim zdaniem bardzo trafiona przez artystę. Przypomnę, że mieszka w Nowym Jorku i ogląda sprawy polskie trochę z dystansu i z perspektywy, co czasem pomaga. Bo tak na dobrą sprawę to on pokazuje coś, co za ścianą muzeum przez kilka lat się toczyło, przetaczało w takim stopniu, że strażnicy muzealni, którzy tam pilnują bramy, mieli zazwyczaj popalone mundury, bo próbowali też otworzyć drzwi na dziedziniec, żeby ludzie mogli umknąć. I w zasadzie to Krzycząc Polska, które można było to pytanie stawiać i stawiano zarówno 100 lat temu, jak i stawia się je dzisiaj, jest elementem tej pracy. Ci ludzie, którzy demonstrowali, demonstrują, również krzyczą. I może nie tyle Piotr docieka tego, co oni krzyczą, bo to słychać, ale zwraca uwagę na z jednej strony intensywność i powab, skuteczność pewnej retoryki wizualnej, która temu towarzyszy, której nie bardzo umie dać odpór jedna, druga, trzecia strona, która się z tym nie zgadza. I to jest jakby jeden wymiar tego, o czym Piotr mówi. Drugi, który w pewien sposób aktualizuje tę pracę, no to jest takie fundamentalne pytanie. To znaczy, jeżeli język przemocy i nienawiści zawłaszcza główną ulicę w Warszawie na Święto Niepodległości, czemu na szczęście w tym roku chyba władze udało się dać jakiś odpór, no to mamy dość poważne pytanie, prawda, o to, czym jest państwo, w jaki sposób to państwo się reprezentuje i w jaki sposób chce organizować społeczeństwo w takim dość wyjątkowym momencie, jakim jest Święto Niepodległości, zwłaszcza stulecie. Kluczowym, tak, no właśnie, no to jest jednak wyjątkowy moment. I kiedy państwo obserwujecie to, co się dzieje, te przygotowania do tych marszów, tą całą wrzawę, to co pani sądzi o tym? Czy rzeczywiście potrafimy świętować, potrafimy się cieszyć? Bo przecież obecna władza no, zbudowała całą retorykę patriotyczną, prawda? I tak się mieliśmy wszyscy wrażenie, że prowadzą nas do tego, jesteśmy prowadzeni do tego 11 listopada i na koniec się okazało, że właściwie nic nie było przygotowane. Chyba trochę tylko retoryki zostało, bo jakby faktów i zdarzeń nie było, chociaż akurat
Dzisiaj trochę oglądałam telewizję, więc zobaczyłam na przykład, że wyszły bardzo fajne książeczki dla dzieci właśnie. Tak, bo ta praca była bardzo wykonywana. Dużo takich rzeczy jest, tylko może o tym za mało wiedzieliśmy. Natomiast ja myślę, że w ogóle problemem jest to, jeśli mówimy o kulturze i o wydarzeniach kulturalnych, które się wiążą z rocznicą, stuleciem odzyskania niepodległości, to przydałoby się w ogóle, żeby władza troszeczkę uczestniczyła w kulturze bardziej, bo mam wrażenie, że ta władza, która w tej chwili jest, jest wyjątkowo mało jakby uczestnicząca w kulturze, poczynając od wyższych, najwyższych stanowiskami, czyli ich się nie widzi na premierach w teatrze i tak dalej, i tak dalej. Ale chcą ingerować. Właśnie ja już sama nie wiem, czy lepiej, żeby władza uczestniczyła i wtrącała się w kulturę, czy żeby dała święty spokój. Nie, uczestniczyła to nie znaczy się wtrącała. Ja uważam, że uczestniczenie to oznacza konsumpcję też kultury po prostu, czyli jakby uświadomienie sobie, że to istnieje, że jest to różnorodne, że powinno być różnorodne i tak dalej. Jeśli to się ogląda wyłącznie z gabinetów ministerialnych czy gabinetów prezesowskich, to jest troszeczkę inna optyka. Wydaje mi się, że można krytykować, nie wiem, Teatr Polski w tej chwili, że może czasami idzie zbyt po dwóch skrajnościach, prawda? Z jednej strony farsy i spektakle, tylko dwie osoby, mała dekoracja i jeździć po Polsce dla pieniędzy, a z drugiej strony pięciogodzinne przedstawienia, które są trudne do ale był Klata też z Weselem, który był wspaniały i odebrano mu scenę, mimo że zrobił spektakl bardzo patriotyczny. Tak, ale właśnie chodzi o to, że jak się tego nie widzi, a opiera się tylko i wyłącznie na relacji. Na jakiejś relacji czyjejś, tak jak tutaj pan mówił, że pan Siemoniak nie był na tej wystawie, więc krytykował. To jest powszechne, prawda? Mhm. Czyli nie widzimy czegoś, nie znamy, ale krytykujemy. I to tej władzy się wyjątkowo jakby często zdarza. Niestety, to jest wielki problem. Mhm. I nie rozumieją, tak jakby nie rozumieli jednego, jeśli nawiążemy do tego stulecia, że myślę, że tej niepodległości, to przeniesienie polskości przez te lata rozbiorów było możliwe właśnie dzięki kulturze. No, absolutnie. Myślę, że drugą rzeczą była jednak wiara katolicka. To jest drugi był filar tej jakby trwania polskości, prawda? Chcemy czy nie chcemy, tak jest, ale tak było. Tak było. Ja akurat nie jestem katoliczką, nie jestem nawet ochrzczona, w związku z tym mogę spokojnie mówić, że to akurat... Te dwie siły miały ogromne znaczenie. Właśnie Kościół katolicki, wiara generalnie, nawet bardziej wiara niż Kościół i kultura. To były te dwa elementy, które pozwoliły przetrwać. I moim zdaniem trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nadal kultura jest czymś bardzo jednoczącym, łączącym i kultura jest naszym najlepszym towarem eksportowym. Z tym drugim się zgadzam. Czy jest jednocząca, to tu mam ogromne wątpliwości. Kultura, wydaje mi się, też teraz dzieli. Ale pan jest jedynym artystą w tym gronie i chciałam pana zapytać, czego pan jest dumny, jeśli pan patrzy na te 100 lat niepodległości? Znaczy, muszę się odnieść do tego, co Ilona powiedziała. Jasne, bardzo proszę. Że Kościół bardzo intensywnie brał udział w rozbiorach Polski. I jeżeli te słowa nie zostaną wypowiedziane w ciągu świętowania tej wspaniałej rocznicy, ponieważ z niebytu, z nieistnienia właściwie 6 pokoleń Polacy odzyskali niepodległość, której właściwie mogli nigdy nie odzyskać już i po prostu zostać wchłonięci przez te inne ciąg okoliczności, przez te inne mocarstwa. Natomiast nikt tak nie skłócił Polaków jak Kościół katolicki, nikt tak nie osłabił mentalności Polaków jak Kościół katolicki. I nie można nie zapomnieć o tym, czym jest Targowica. Jest to bezpośrednia reakcja biskupów na uchwalenie Konstytucji 3 maja na skutek denuncjacji nuncjusza papieskiego Saluzzo. Papież wydaje przyzwolenie do rokoszy biskupom, jadą do Katarzyny, 7 biskupów polskich i w zamian za odzyskanie swoich przywilejów następuje agresja Rosji na Polskę i drugi rozbiór. I w tym, i dlatego tak krwawe rozliczenie było z biskupami i z Kościołem, kiedy Kościuszko robił rezurekcję. Ci ludzie byli wieszani, ponieważ naród wiedział, że są płatnymi agentami na usługach Rosji.
I to należy powiedzieć dzisiaj, że jeżeli Polska przetrwała, to na pewno nie z powodu wiary katolickiej, tak samo jak teraz Polska nie przetrwa z powodu wiary katolickiej, tylko będzie coraz bardziej skłócona i podzielona, ponieważ Kościół zagarnia sądy, wtrąca się do oświaty. Sądy to chyba ktoś inny. Wtrąca się... Wszystkie decyzje, które podejmuje ten rząd, są konsultowane z Kościołem. Więc mamy Kościół w oświacie, mamy dzieci indoktrynowane od małego, mamy w sądach, mamy lekarzy, którzy nie mogą nas leczyć, mamy lekarza, który nie pomoże kobiecie z zagrożoną ciążą, ponieważ się będzie bał, że zostanie oskarżony o aborcję. Mamy w końcu Kościół, który wtrąca się do polityków, szantażuje polityków, straszy polityków ekskomuniką, prawda? Bo przecież biskup Hozer powiedział, że posłów, którzy opowiedzą się za in vitro, należy ekskomunikować. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak wygląda ekskomunika. Nie wiem, czy to jest temat. Jest to czarno-magiczny rytuał. Rytuał. Mhm. Tak jak i należy powiedzieć o jedną rzecz dla Polaków, dla narodowców przydałoby się powiedzieć to, żeby przypomnieli sobie, jaki był początek ich ruchu, kiedy zakładali Ligę Narodową w Paryżu. Mhm. Jak z daleka trzymali się od Kościoła, ponieważ wiedzieli doskonale, że Kościół donosi na wszystkich nieposłusznych do władz zaborców. I stamtąd ludzie na podstawie donosów Kościoła wyjeżdżają na zesłanie, na Sybir. Ja myślę, że tutaj chodziło o okres PRL-u i komunizmu, narodową, prawda? Tożsamość narodowa, to jest właśnie ta... Kościół jako instytucja. Ja rozumiem, bo powiedziałaś, zastrzegłaś się, że chodzi o wiarę. Tak. Wiara właśnie, to próbujemy powiedzieć ludziom od jakiegoś czasu, ta grupa zapaleńców, którzy widzą jasno, jaśniej prawdopodobnie niż... jedna połowa społeczeństwa, bo jedna połowa społeczeństwa coraz jaśniej widzi, że trzeba dokładnie wyznaczyć Kościołowi miejsce, jakie może zająć w tym narodzie, gdzie się kończą jego nauki, gdzie mu nie wolno wtrącać się do naszego życia. Ale państwie może bardziej niż narodzie, prawda? Bo to chodzi o umiejscowienie instytucji w państwie. Dokładnie. I to należy dzisiaj przy tym święcie powiedzieć, że jesteśmy tak skłóceni, że nie możemy iść na marsz z narodowcami, ponieważ narodowcy nie reprezentują tego przyszłości, jaką widzimy dla Polski. Chcemy być innym krajem, niż reprezentuje to obecny rząd i narodowcy i Kościół. To jest poważny temat na tą rozmowę w takim naszym gronie. Natomiast nie ma za poważnych tematów. To też są Polacy, więc mówienie, właśnie, że my reprezentujemy, jest już też wykluczającym trochę. Ja nie mówię, że my reprezentujemy. Ja mówię o tym, że mamy wizję Polski i to jest wizja, która albo zwycięży, a po Polska zostanie wymazana kolejny raz z mapy Europy jako liczący się partner w czymkolwiek. I to dotyczy bardzo kultury, ponieważ kultura wyrasta, ma korzenie w narodzie. Bierze się z, krótko mówiąc, artysta to jest człowiek, który działa w inspiracji, w natchnieniu. I w natchnienie dla mnie, człowieka wierzącego, w odróżnieniu od ateistów, ale to jest jedno miejsce, z którego płynie. Ja to nazywam duszą. To jest jedno miejsce, z którego płynie natchnienie. I to natchnienie na tej ziemi będzie miało związek z duchowością. I dopóki duchowość nie będzie oznaczała wolności, tylko będzie oznaczała to, co zrobił Kościół, będąc tu przez 1000 lat. To znaczy założył, włożył do świadomości Polaków matrycę krzyża. Jest to matryca, która zniewala ludzi, która jest oparta na strachu. Krzyż stał się symbolem dla wielu Polaków
Ale też dla wielu jest nadziei. Ale dla wielu jest nadziei. Nie możemy. Męczeństwa i cierpienia, które jest wywołane przez chrześcijaństwo, hipokryzji i kłamstw Kościoła i zbrodni przeciwko ludzkości, które popełnił Kościół. Ale dla wielu jednak wiara, Kościół to wszystko, jak pan nazwał teraz, że jest zniewoleniem, jest wyzwoleniem. Słuchajcie, jeszcze na koniec chciałabym, żebyśmy powiedzieli, z czego jesteśmy dumni. Panie Piotrze, 100 lat niepodległości, 100 lat wolnej kultury, która przyczyniła się do tego, że żyjemy w takim kraju, a nie innym. Z czego pan jest dumny? Staram się być ostrożny wobec dumy własnej. Natomiast wydaje mi się, że to nie było 100 lat wolności, tylko to jest 100 lat od odzyskania niepodległości. Dość trudne 100 lat, bardzo dramatyczne. Słuszne rozróżnienie. Polska kultura wypracowała bardzo wiele interesujących języków i metajęzyków do tego, żeby wadzić się o tożsamość, żeby wadzić się z władzą, która dość tradycyjnie w Polsce usiłuje chyba wziąć więcej niż jej się należy. Prawem należy. I myślę, że jest i tak, że w sytuacjach trudnych kultura w Polsce od XIX wieku była tym schronieniem, prawda, takim duchowym dla społeczności. I wydaje mi się, że nadal jest. I z tego chyba jestem najbardziej zadowolony, nie wiem, czy dumny, że ten wielojęzyk, którym kultura polska dysponowała w czasie dwudziestolecia międzywojennego, który by był wielojęzykiem również etnicznym, ponieważ wiele różnych etnosów tutaj przemawiało różnymi językami i różne tradycje się spotykały. Po II wojnie światowej to się oczywiście zmieniło szalenie. Mamy bardziej monoetniczną sytuację, ale i ona utrzymała, myślę, dość szerokie, głębokie pole, w którym różnorodność. Pani Ilono, krótko, przepraszam. Ja powiem już tylko jednym zdaniem, bo tak pro domo suo, oczywiście nie mówię tu o żadnej swojej działalności, żeby była jasność, ale jestem dumna z polskiego filmu, bo jednak przez te lata lepsze, chude, bardziej tłuste, zawsze co pewien czas błyszczał jakiś talent i zawsze jakiś polski film był właśnie ambasadorem Polski za granicą. I teraz tak mamy Zimną wojnę, na przykład Pawła Pawlikowskiego. Nominacjami w Europejskiej Nagrodzie. Czy Kler, który też się podoba za granicą. Myślę, że jest to rzeczywiście ta dziedzina kultury, z której bardzo konsekwentnie możemy być dumni od wielu lat. Mhm. Ja jestem bardzo. Pan Krzysztof na koniec, jednym zdaniem, proszę. To, co miało na mnie największy wpływ od dziecka, czyli poezja, tak myślałam, że muzyka, gdzie tej ilości wypłakanych łez przy słuchaniu demarczyk, która towarzyszyła mi również podczas pobytu w Stanach przez wiele lat, i film, który oprócz filmu amerykańskiego, kina amerykańskiego, polskie kino, które w młodości powodowało to, że miałem swoich idoli. To z pewnością wpłynęło na to, jak zostałem ukształtowany jako młody człowiek, i to wydaje mi się wartością wielką, i wracam i staram się swoją cząstkę dołożyć. Dziękuję bardzo. Nie ma wolności bez kultury, ja to powtarzam, ale też nie ma kultury bez wolności, a kultura polska jest naszym najlepszym towarem eksportowym, także dajmy jej wolność. Pamiętajmy o tym w dniu dzisiejszego święta także.